Już prawdopodobnie pojutrze lub nawet jutro otrzymamy finałowe odcinki 16 sezonu Ninjago w języku angielskim, a być może nawet w polskim. To wszystko się jeszcze okaże, będę na bieżąco Was informował. W każdym razie dzisiaj na chwilę się od tego oderwiemy i skupimy się na bardziej odległej przyszłości, ale jednak już zbliżającej się wielkimi krokami, bo dostaliśmy pierwsze przecieki z nowego Ninjago na rok 2023. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Zanim o czymkolwiek Wam opowiem, to krótka informacja. Wszystkie te przecieki to jest takie 90% pewności. Raczej są one prawdziwe, jednak istnieje ten cień szansy, że mogą okazać się fejkami. Nie wiemy jeszcze, czy to, co dostaniemy w przyszłym roku, będzie traktowane jako kolejny sezon, czy też jako osobny serial, jednak ja stawiałbym na tę drugą opcję, ponieważ, no, nie oszukujmy się, gdyby twórcy traktowali to jak kolejny sezon, to raczej nie byliby w stanie wprowadzić jakichś drastycznych zmian. Poza tym były już kiedyś pogłoski, które ewidentnie mówiły o nowej serii, a nie o nowym sezonie. To, co zobaczymy w przyszłym roku, ma nosić nazwę Ninjago United, czyli Ninjago Zjednoczeni. Niewiele nam to mówi, bo może to oznaczać nowych bohaterów i zupełnie nowe historie, jak i zarówno kontynuację przygód aktualnych ninja, choć w to wątpię, bo opis finału 16 sezonu sugeruje naprawdę mocne zakończenie historii dobrze znanych nam już bohaterów. Co by to nie było, pojawiły się także pogłoski, że Ninjago Zjednoczeni ma być tworzone w kreskówkowym stylu 2D, czyli podejrzewam, że coś na wzór shortów z 2021 roku. Osobiście najbardziej podobał mi się wtedy styl shorta z samurajem, aczkolwiek ten z Kajem i Nion też wcale nie był najgorszy. Mimo wszystko ja naprawdę podziękuję. Jeśli oni chcą, aby Ninjago wyglądało tak jak Monkey Kid, to niech lepiej ktoś wybije im ten pomysł z głowy. W sensie nie chodzi mi o to, że Monkey Kid jest słabe czy brzydkie, absolutnie nie. Mam na myśli po prostu to, że Ninjago po takiej zmianie, no, ciężko będzie już nazywać Ninjago. Na całe szczęście te pogłoski są mniej prawdopodobne niż nazwa Ninjago Zjednoczeni, ale jednak nadal jest to możliwe. Mam już prawie październik, jesteśmy już coraz bliżej zimy, a wtedy prawdopodobnie zaczną pojawiać się pierwsze jakieś graficzne przecieki. Zdjęcia zestawów, może jakieś figurki, czy loga, czy jeszcze coś innego. No, myślę, że w grudniu już jak najbardziej możemy spodziewać się pierwszych poważnych informacji dotyczących tego, jak będzie wyglądało Ninjago w 2023 roku. I trzymam kciuki, aby plotka, która mówi o tym, że Ninjago będzie kreskówką w 2D, okazała się fałszywa. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i przypominam o subskrypcji oraz łapce w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia!